Służba zdrowia potrzebuje więcej naszego wsparcia, nie tylko w postaci wsparcia dla medyków, dla tych osób, które bezpośrednio pomagają potrzebującym, ale również choćby takiego, żeby oddać swoją krew. W tym okresie świątecznym możemy zrobić prezent komuś innemu, drugiemu człowiekowi, w ten sposób uratować życie. Mamy sporo chętnych i z tego bardzo się też cieszymy, bo wiadomo, że krew jest potrzebna. Skoro tylko mogę, staram się tę krew oddawać, tak regularnie. Od jakiegoś czasu oddaję płytki krwi, jeżdżę autem często i w radiu słyszałem, że w niedzielę jest akcja. Mówię, no to przyjadę, zobaczę jak będzie. Jest satysfakcja i się cieszę, że właśnie taka kolejka jest, że jednak są ci chętni. Tak jak widziałem, bus już tu wjeżdżał, a już ludzie stali, żeby tą krew oddać. Czyli jest taka świadomość ludzka, że jednak no to jest potrzebne i oni to nie oddają gdzieś tam powiedzmy, nie wiadomo dla jakich celów, tylko no dla życia, zdrowia ludzkiego. A że takich osób nie brakuje, to widać za mną. Długa kolejka ustawiła się do autobusu i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyszli, bo robią coś naprawdę niezwykłego i również przyjemnego dla nich samych. Widzimy, że cały czas gdzieś ktoś nowy przychodzi. Zdarzyły się też w tych 5 donacjach 3 osoby, które są pierwszy raz, w ogóle pierwszy raz, więc tu na pewno też będzie tak, że tych pierwszorazowych dawców, jak my to nazywamy, będzie więcej. Najpierw jest rejestracja, wstępna preselekcja. Każda osoba, która się zgłasza ze względu na stan teraz epidemii, wypełnia taką ankietę. Potem jest rejestrowana, kwalifikowana przez lekarza. I to jest ankieta na dany dzień, w którym oddajemy na stan zdrowia. Ja oddaję systematycznie krew, odkąd skończyłem 18 lat. Mam taką swoją małą tradycję już, że co 4 rok z rzędu, 6 grudnia oddaję na Mikołajki. Sama akcja jak dla mnie jest super inicjatywą ze strony właśnie nie tylko miasta, ale właśnie Radia Doxa. Całym sercem zachęcam wszystkich, a szczególnie właśnie gdzieś tam, tak jak pan określił, moje pokolenie do tego, żeby jak najwięcej krwi oddawać. Zapraszamy, zachęcamy. Na pewno samo wkucie nie boli, jak niektórzy mówią, że boli. Wiadomo, że no, bez wkucia tego nie możemy zrobić, a oddając naszą krew, musimy mieć to na uwadze, że pomagamy też kilku osobom. Planujemy akcję jeszcze na przyszły tydzień i na następny tydzień, czyli jeszcze dwie niedziele pod rząd w tych samych godzinach od 12 do 17. Kiedy byłem dzieckiem, bardzo miłe były te momenty, kiedy dostawałem prezenty, ale tak naprawdę najmilsze jest dawanie prezentów. Dzisiaj jako rodzic szykuję Mikołaja swojemu synowi, więc wiem, jaką przyjemność daje dawanie prezentów, więc każdy z nas może dać ten prezent swojej krwi i odczuć tą wielką przyjemność i do tego serdecznie zachęcam. Myślę, że to oddanie daje mi więcej satysfakcji jak te czekolady, tak? Że mogę komuś pomóc, no i komuś ta krew no, na pewno będzie potrzebna.